Cześć, witam wszystkich na moim kanale Przemo Gym. Dzisiaj nie będzie prezentacji żadnej maszyny ani testu. Dzisiaj będzie zwykły trening. Trening ten będzie poświęcony bólowi ramion. Jak zaczynałem mój trening kilka miesięcy temu, dokładnie nie pamiętam już ile, ale trochę kilka miesięcy minęło. Oczywiście porwałem się na ławka. Podnoszenie ławki, sztanga najważniejsze, prawda? Teraz już wiemy, że to nie jest najważniejsze, aczkolwiek ćwiczenie, które sprawia dużo satysfakcji, jeśli się daje radę podnieść większą ilość kilogramów. Aczkolwiek następuje po tym nie zawsze, przynajmniej u mnie tak było, miałem spore problemy z bólem barków. Lewy bark, lewe ramię. Nawet do tej pory mam takie coś, że jak ruszam, to przestrzela mi jakby kość. Takie gruchotanie. Ogólnie mnie to w ogóle nie boli. Bo nie wiem, no ciężko stwierdzić. Różne są sposoby walki z tym. Jak na razie się nie udało pokonać tego przez przeskakiwania, ale przynajmniej pozbyłem się bólu, jeśli chodzi o lewe ramię. Ćwiczyłem sobie kilka miesięcy, było fajnie, spoko, nic mnie nie bolało. Ćwiczenia, które wykonywałem, bardzo mi pomagały i ból praktycznie minął. Później był challenge 50 kg na ilość podniesień. I podczas nagrywania, nagrywałem go kilka razy przez moje po prostu pomyłki, że zapomniałem włączyć na przykład nagrywanie i nagrywałem go dwa razy w ciągu jednej godziny i następnego dnia po tym challenge'u zaczęło boleć mnie prawe ramię. Tak się składa, że te prawe ramię boli mnie do tej pory, choć minęło chyba już z miesiąc i moje treningi na ławce praktycznie cofają się do tyłu zamiast iść do przodu. I podnosiłem już 120 kg prawie. Teraz nawet nie wiem, ile bym w stanie był podnieść, ponieważ miałem po prostu kontuzję jakby barku. Znalazłem w internecie sporo filmików, jak naprawić, jak trenować, jak wzmacniać bark, żeby właśnie nie dochodziło do takich sytuacji, gdy człowiek po prostu przeciąża te mięśnie. Wiadomo, że mamy, podnosząc na klatkę piersiową, podnosimy głównie tutaj tricepsem klatko piersiową. A mamy jeszcze dużo innych mięśni, które są po prostu nieużywane albo bardzo mało używane i się przeciążają. I dlatego szukałem sobie na internecie dużych różnych filmików, treningów. I wiadomo, ja nie jestem specjalistą i broń Boże, nie bierzcie ze mnie przykładu. Ja tylko chcę nagrać film i pokazać, jak ja sobie teraz trenuję, żeby pozbyć się tego bólu i tych problemów. Jednym z treningów, które na początku właśnie się nauczyłem, to było już pół roku temu, nawet może więcej, był taki trening z gumą. Tutaj podejrzałem to na początek u chłopaków od WK, dokładnie to od Sakera, bo to był największy problem i to mi bardzo pomogło. To był właśnie, rozwiązało mój problem na kilka miesięcy. Potrzeba do tego guma. Musimy gdzieś się do czegoś przywiązać na wysokości takiej łokcia, może być wyżej, zależy w którym momencie, jak wam wygodniej. Ja sobie staję tak, napinam troszeczkę tą gumę i robię trening w taki sposób, że ciągnę tak jakby siłuję się z tą gumą. Wtedy czuję napięcie tutaj na całym barku. Już obecnie mnie tak praktycznie nie boli, mogę to ćwiczyć, ale jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu nie mogłem tego wykonywać. Teraz też czuję delikatny taki problem, ale na tyle właśnie mało delikatny, że daję radę. I to ćwiczenie wykonuję sobie tak ze dwie serie przeważnie. Po kilkanaście razy, czasami aż po prostu nie dam rady. Już trenować. Dobra, ja sobie zrobię serię i potem pokażemy kolejne ćwiczenie, które robię. To przyspieszymy.
Dobra. To jest jedno z ćwiczeń, które zacząłem wykonywać na początku. Kolejne ćwiczenie, które mi praktycznie też pomogło. Razem z, wykonywałem to ćwiczenie z gumą i drugie ćwiczenie, które teraz pokażę. Te dwa ćwiczenia wykonuję już od kilku miesięcy i one mi ratowały moje ramiona przed kontuzjami. Do kolejnego ćwiczenia będą potrzebne hantelki. Ogólnie trzeba zaczynać od bardzo lekkich. Ja tu mam 5 kg, troszeczkę nawet za duże są. Ale już zacząłem nimi trenować od jakiegoś czasu i nie jest źle. To jest akurat... Problem jest związany z rotatorami. Z przyczepami rotatorów. Jakoś tak na to mówią. I jeśli ich nie wzmocnimy, wtedy nasze ramiona właśnie strasznie bolą podczas wysiłków na ławce. To ćwiczenie podejrzałem również w internecie, jak wszystkie, ponieważ ja wszystko podglądam w internecie. Jak dobrze pamiętam, to Szymon Moszny nagrał o tym film taki trening. Ja to robię w taki sposób. Może będzie źle, nie mówię, że macie mnie naśladować, ale to jest tylko mój trening, jak robię w domu. Zaczynamy. Takie ćwiczenie sobie robię ze dwie serie. Powinienem jeszcze pewnie bardziej te łokcie podnosić do góry, ale szczerze mówiąc nie jestem w stanie. Dobra, starczy na razie. To ćwiczenie było jako drugie, które zacząłem ćwiczyć właśnie na ten na ból. I to było jednym z tych z wielu, które mi pomogło naprawdę bardzo. Wcześniej jak zaczynałem w ogóle te ćwiczenie robić, to nie byłem w stanie nawet tych hantelków podnieść do góry. Po prostu za ciężko mi było. Teraz widać, że 5-kilogramowy hantelek, bo podnosiłem sobie w miarę lekko i jest ok. No tak, te dwa ćwiczenia pomagają mocno. Potem, jak sobie uszkodziłem prawy barek, to szukałem kolejnych alternatyw na te ćwiczenia. Czy jest jeszcze coś, co może mi pomóc? I znalazłem takie oto. Jedno użyjemy do tego ławeczki Kasportu. A propos ławeczki Kasportu, mogę tak powiedzieć o niej. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej ławeczki. Jest naprawdę stabilna. Nie wykonywałem wiele ćwiczeń na niej, ale już coś tam wiem. Nie ma praktycznie żadnych wad. Jedyną wadą, jaką na razie odkryłem, są te zaślepki na śruby, które bez przerwy spadają. Tak jak już powiedziałem w moim filmie, przy składaniu tej ławki zaślepki będą spadały i spadają. Niestety. Nawet ich nie będę zakładał z powrotem, bo to nie ma sensu. Kolejne ćwiczenie, też potrzeba do tego ławeczkę i hantelek. Tu możemy sobie usiąść na końcu ławeczki. Stawiamy w ten sposób kolano, hantelek i tak. I wykonujemy tak jakby ruch do dołu i do góry z powrotem. I druga ręka. To samo. Ogólnie nie mam pojęcia, jak się te ćwiczenia nazywają.
nie będę ich tu nazywał, żeby nie pomylić nazwy, pewnie większość z was i tak je zna. Ja tylko robię filmik o tym, że pokazać, co ja ćwiczę, a nie jak to robić. To już mamy 3 ćwiczenia. Jeszcze jest jedno, które też trzeba pokazać. Tak, to musimy użyć naszej łóweczki skośnej. Przestawimy łóweczkę. Do tego też oczywiście potrzebny jest hantelek. Ja sobie siadam w ten sposób. Opieram się o łóweczkę. I bierzemy hantelek. Wychylamy się za łóweczkę. Ręka musi być w ten sposób, żeby mały palec był skierowany w ten sposób. I podnosimy do góry. Jedna strona. Siadamy z drugiej strony i robimy to samo. Dobra, starczy na razie po jednej serii wszystkiego. To były te 4 ćwiczenia, które wykonuję na bolące ramiona, które mi bardzo mogły. Film dogrywam już ogólnie jeszcze całkiem po treningu wszystkiego, ponieważ gdzieś jakiś był błąd i skasowała mi się końcówka filmu. Od razu wam powiem, że ćwiczyłem jeszcze dzisiaj na klatkę piersiową i już było całkiem dobrze, bo doszedłem do 90 kg i zrobiłem normalnie serię 6 chyba razy, podniosłem sobie 90 kg i nie ma tragedii, już tak nie boli, więc chyba ćwiczenia pomagają. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zostawcie lajka, jak ktoś ma ochotę i za ktoś może chce, to nie zasubskrybuje kanał. Pozdrawiam dla wszystkich, pa!